28 grudnia wspominamy błogosławioną Maciję de Nazarei, dziewicę. Macieja urodziła się w 1253 roku w rodzinie magnackiej w pobliżu Ancony w uroczej prowincji Macerata we Włoszech. Mimo że pochodziła z bogatej rodziny, preferowała skromny, prosty styl życia, odrzucała przepych. Gdy miała 18 lat, spostrzegła, że rodzice postanowili ją wydać za bogatego Piotra di Giacomo. Uciekła wtedy z domu i schroniła się w klasztorze świętej Magdaleny w Matalicy. Początkowo ukrywała się, gdyż obawiała się zemsty ze strony ojca. Jednak ten, gdy ją odnalazł, zaakceptował jej decyzję życiową. Macieja rozdała ubogim swoją część majątku i rozpoczęła formację zakonną. Wkrótce, po ślubach, jako młoda zakonnica, została wybrana na przełożoną klasztoru. Funkcję tę pełniła przez 40 lat, aż do swojej śmierci. Była kochającą matką dla sióstr, ale surową i wymagającą dla siebie. Przebudowała i powiększyła klasztor oraz kościół. Była bardzo dobrą organizatorką i administratorką, a także miłosierną matką dla ubogich. Siły do takiego stylu życia czerpała z modlitwy, miała szczególne nabożeństwo do męki pańskiej. Macieja zmarła 27 grudnia 1320 roku w wieku 67 lat. Jej kult zatwierdził papież Klemens XIII w roku 1765. Szczególnie czczona jest w kościele sióstr klarysek w Matelica, swojej rodzinnej miejscowości. Módlmy się. Wysłuchaj nas, Boże, nasz Zbawicielu, i spraw, abyśmy, obchodząc z radością wspomnienie błogosławionej Maciei, dziewicy, nauczyli się służyć Tobie z miłością. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.